Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej sesji i otwieram 92. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. 92., czyli ostatnia sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości na dzisiejszej sesji. Witam szczególnie pana dyrektora szpitala, pana Sławomira Wójcika. Witam zastępcę dyrektora, panią dr Mirosławę Kamińską. Witam pana skarbnika, witam panią sekretarz, witam panią Ulę. Witam oczywiście pana starostę razem z całym zarządem. Witam wszystkich radnych. Witam mieszkańców Bartoszyc. Informuję, że oczywiście jak zawsze, że obecność na sesji jest jednocześnie zgodą państwa na publikację wizerunku. Witam też przedstawicieli nadzoru budowlanego w Bartoszycach. Dzisiejsza uchwała właśnie ich dotyczy. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 15 punkt 7 artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Niektórzy mówią na taką sesję nadzwyczajna, prawda? Więc została zwołana na wniosek zarządu i ja przedstawię Państwu porządek tych obrad, ale zanim to zrobię, to jeszcze sprawdźmy kworum. Dlatego bardzo proszę w tej chwili o zalogowanie się i naciśnięcie zakładki kworum. Jeszcze tylko pani Basia. Już. Stwierdzam, że na sali są wszyscy radni, 17 radnych, więc pełne kworum i możemy podejmować wszystkie decyzje prawomocnie. Otóż program, porządek obrad dzisiejszej sesji wygląda następująco. Otóż punkt pierwszy to jest otwarcie obrad 92. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach zmian budżetu na rok 2024. Punkt d, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037 i zamknięcie obrad 92. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdziliśmy prawomocność, ustalenie porządku obrad. Ja myślę, że jeśli nikt nie zgłasza uwag co do porządku obrad, a nie widzę, żeby ktoś zgłaszał, to stwierdzę, że przez aklamację Rada to zatwierdziła. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli zmiany budżetu powiatu na rok 2024. Tuż przed sesją obradowała komisja, więc może pana przewodniczącego komisji poproszę o opinię krótką na temat albo... Nie było. Nie było, tak? A, były tylko wyjaśnienia. Dobrze. Wobec tego przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Uchwała jest oczywiście wszystkim Państwu znana. Przeczytam. Jest uchwała numer 92/442/2024. Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024. Tu następuje podstawa prawna i po treści, która jest wszystkim znana, jest paragraf trzeci, czyli uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia między paragrafami na wypłatę odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z błędnym wydaniem pozwolenia na budowę budynku gospodarczego w pasie strefy kontrolowanej dla gazociągu i wysokiego ciśnienia. Wszyscy oczywiście znacie Państwo tę przyczynę. Tak, proszę bardzo, pan radny ma uwagę. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, jest to dosyć ważna sprawa. Omawiane to było przed sesją w kilku zdaniach
Natomiast opinia publiczna chciałaby wiedzieć, czego to dotyczy, w którym to roku było, jaka to jest kwota, kto podpisał, bo to nie jest żadną tajemnicą, tą decyzję. Natomiast na etapie projektowania odpowiedzialny też był projektant. Ja zawodowo tego typu rzeczami się zajmowałem i dlatego też chciałbym, aby ta sprawa została wyjaśniona. Ponieważ podniesienie ręki, a kwota dotyczy chyba 150 tysięcy prawie, że należałoby wyjaśnić. Niech mieszkańcy wiedzą, jakie skutki ponosi powiat, kto, co i jak. Czy osoba, u której to było budowane, wyraziła zgodę na tego typu posunięcie, czy nie? Ja mam tylko tyle na tym etapie. Dziękuję. Dobrze. Wobec tego, tym bardziej, że przed sesją była sprawa wyjaśniana, więc radni wiedzą, o co chodzi. Czy ktoś, pani starosto, chciałby wyjaśnić tą sprawę, czy... To znaczy tak, ja uważałem, że sprawa jest już wyjaśniona, że wszyscy tutaj jakieś siedzimy. No, przyjęliśmy informację pani naczelnik wydziału. Również omówiliśmy sobie tu między sobą tę sprawę. Nie wiem, dlaczego pan akurat Ryszard Zduniuk chce teraz jakieś nowości i śledztwa w tej sprawie. Sprawa jest prosta. W 2016 roku zawinił urzędnik z naszej strony, chociaż nie do końca, bo to trzeba było śledztwo prowadzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ewidentnie sprawa jest po stronie urzędu, w związku z czym naprawiamy błąd, który gdzieś tam wystąpił i tyle. I po najtańszej linii oporu, po najmniejszej linii oporu, czyli jak najtaniej możliwe było wyjście z tej sytuacji, doprowadziliśmy do tego. I to jest kwota 145 tysięcy złotych, którą wykładamy na robociznę i materiał przeznaczony do wymiany tego gazociągu, który jest tam doprowadzany, wysokociśnieniowego. No i to jest cała filozofia, no i o czym tutaj mówić, tak? Jeżeli pan chce prowadzić własne jakieś śledztwo, bardzo proszę, nie ma problemu, pan może złożyć zawsze tutaj petycję, interpelację, cokolwiek, no. Także my dzisiaj wszyscy tutaj, jak siedzimy, uznaliśmy sprawę za bardzo jasną i czytelną dla nas wszystkich i tyle, no. Tak to wygląda. Według mnie powinniśmy to przegłosować i już, a ktoś, kto uważa, że coś jest nie tak, to ma prawo absolutnie nawet nas podać do prokuratury. Proszę bardzo, pan radny. Panie starosto, to czy ja mam śledztwo prowadzić, czy dochodzenie, są dwie różne rzeczy. Co to jest śledztwo, co to jest dochodzenie. Natomiast jedno, że chcę pan powiedzieć, gdyby pan się zorientował albo zapoznał z taką samą procedurą w Szczytnie, to by pan się dopiero zorientował, z czym to się je i wiąże. Trudno mi się w tej chwili wypowiadać do tego, co pan powiedział. Natomiast gdybym usiadł z radcą prawnym, tu, nie tu, bo tu nie ma miejsca, to sprawę byśmy wyjaśnili na takim etapie, jakim powinno być. Kodeks postępowania administracyjnego to normuje, panie przewodniczący i panie starosto, to normuje. Nie musi pan tu wykrzykiwać i patrzeć na zegarek. Ma pan za to płacone i ja mam takie prawo, panie wicestarosto też, kiwanie głową to nie tędy droga. Jest to kwota, którą poniesie starostwo, a inaczej mówiąc podatnik. Ja mam tyle i nie chciałbym się więcej wypowiadać i nie chciałbym jeszcze jedną rzecz na koniec rady, tej rady, aby pan mnie pouczał. I tylko mam tyle co do tego. A gdybym miał z panem usiąść i rozmawiać na temat kodeksu postępowania administracyjnego, to była między nami rozmowa od malutka, bo pan nie jest zorientowany. Panie Rysiu, proszę mnie też nie pouczać. Ale pan mnie Niech pan sobie wypowie się, skończy rozmowę, głosujemy i jest po zawodach. No. Ale pan mnie pouczał. Szanowni państwo, bardzo proszę. Ale pan mnie pouczał. Proszę państwa, ja prowadzę dyskusję. I bardzo proszę nie wyrywać. Bardzo proszę, pani Basia jeszcze chciała dwa słowa. Żeby zakończyć dyskusję i głosować. Tak jest. Wobec tego kończę dyskusję na ten temat i myślę, że możemy przejść do głosowania. Uchwała została państwu przedstawiona i bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za, dwoje radnych się wstrzymało od głosu. Wobec tego uchwała została przyjęta.
I przechodzimy do uchwały, która jest konsekwencją tej uchwały. Jest to uchwała numer 92/443/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. I na podstawie tej odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. I tutaj jest treść uchwały. Uchwała wchodzi w życie oczywiście z dniem podjęcia. Wszystko jest jasne? Wszystko. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na głos pana Wiesława Kuracha jeszcze. Ula zaznaczy, powiedz tylko jak. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę do realizacji 15 głosami za i dwoje radnych wstrzymało się, czyli podobnie jak uchwała pierwsza. Szanowni Państwo, na tym już sprawę zakończyliśmy, ale w związku z tym tutaj jest sytuacja tego typu, że na ostatniej sesji tej uroczystej, na której pożegnaliśmy się formalnie wszyscy już i pogratulowaliśmy sobie z wyników wyborczych, nie było pana dyrektora szpitala i pani wicedyrektor szpitala i dlatego dzisiaj już są i prosimy bardzo pana dyrektora i panią dyrektor. Teraz? Chyba jeszcze nie chodzi. Dobrze, chodzi. Tak? Panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni, szanowni państwo. No tak się złożyło, że właśnie na tej ostatniej uroczystej sesji z różnych powodów nas nie było. To pozwólcie, że teraz w imieniu naszym, swoim własnym, w imieniu zarządu szpitala, naszych koleżanek i kolegów ze Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, bardzo serdecznie państwu podziękujemy za tych kilka lat wspólnej pracy. Myślę, że okres, który przypadł państwu w udziale tworzyć to wspaniałe gremium, był bardzo trudnym okresem. Nie wiem, czy nie najtrudniejszym w dziejach samorządu tutaj bartoszyckiego, bo to i to szaleństwo klimatyczne, i COVID przecież, i wojna na Ukrainie. I za to, że trochę wyszliśmy z tego poobijani wszyscy, ale wyszliśmy z podniesioną głową i można powiedzieć, że starczą, a nie na tarczy. I za to bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Gratulujemy tym państwu, którzy postanowili dalej wiązać swoje losy z samorządem tutaj lokalnym. Gratulujemy tym, którym się udało i życzymy, że tak powiem, samych sukcesów czy dalszych sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Na ręce pana starosty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Doktorostwo, te kwiaty to są dla nas wszystkich, moi drodzy. Ja je tu zostawiam, będą w sekretariacie. Każdy, kto będzie chciał, może przyjść i nasycić wzrok pięknością tychże
tutaj użytych do tego bukietu kwiatków. Panie doktorze, pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy oczywiście za to, co powiedzieliście pod naszym adresem, bo myślę, że tak było rzeczywiście, że Rada Powiatu Bartoszyckiego tej kadencji, najdłuższej kadencji, 5,5 roku praktycznie trwającej, no, robiła wszystko, co jest tylko możliwe, żeby szpitalowi naszemu powiatowemu pomóc, bo to w końcu nasz szpital. No i myślę, że w jakimś sensie to się też udało. No, środków finansowych nie mamy za wiele, więc tego na pewno zawsze brakowało i jeszcze pewnie długo będzie brakowało, ale przynajmniej decyzje, które zapadały w stosunku do szpitala, były bardzo według nas pozytywne. No i służyły temu, że ten szpital ani minuty, na przykład w czasie COVID-u, nie przestał pracować, bo to jest chyba tą miarą tego, co się w tym szpitalu działo i jaki wkład pracy musiał tam nastąpić przez, powiedzmy, w wyniku działań personelu i białego, i administracyjnego, bo tak to musimy nazwać. A ponieważ szpital nasz jest 12-oddziałowy i jest jednym z największych szpitali w województwie warmińsko-mazurskim, inne są zdecydowanie mniejsze, to ja bym bardzo serdecznie prosił tych wszystkich radnych, którzy zostają tutaj, czyli jest dziewiątka nas, którzy będziemy dalej w Radzie, i spróbujmy tych młodych, nowych przekonać do tego, żeby ten szpital dalej był oczkiem w głowie naszego powiatu. I o to apeluję. I panie dyrektorze, myślę, że tak się też stanie, bo wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy byli zdrowi. I dziękuję serdecznie wszystkim raz jeszcze. Kwiaty do oglądnięcia w sekretariacie. Do widzenia. Bardzo dziękuję pani starosto. Bardzo dziękuję oczywiście i panu dyrektorowi, i pani dyrektor, bo to rzeczywiście to, co pan starosta powiedział, to są rzeczy niezwykłe, że szpital, tak duży szpital, przetrwał te wszystkie burze, wichury, kataklizmy, które tutaj nas spotkały w tej kadencji. Także cieszę się bardzo, że jakoś tak udało się to wszystko ogarnąć. Także, ale to dzięki też panu dyrektorowi, pani dyrektor, całemu zespołowi kierowniczemu szpitala. Także dziękuję jeszcze raz bardzo również. I cóż, w związku z tym, że już porządek sesji został wyczerpany. Na zakończenie gratulując jeszcze raz, gratulując tutaj wyboru na burmistrza panu naszemu radnemu Wiesławowi Kurachowi, na burmistrza Bartoszyc. Także gratuluję tobie, Wiesiu, wszystkiego dobrego w pełnieniu tej funkcji. I cóż, szanowni państwo, zamykam 92. ostatnią sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo. Szóstej kadencji. Tej kadencji, tak.